Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast Biznesu bez stresu. 7 września 2020 roku. Odcinek 72. Zaufanie. Obdarzanie zaufaniem bywa bolesne. Może to być ból fizyczny, po zaskakującym ciosie w splot słoneczny, a może to być ból finansowy, po zniknięciu z kasy wszystkich pieniędzy ale towarzyszy nam też ból psychiczny, niezwiązany z żadnymi nieszczęściami. To ból niepewności, czy przypadkiem nie pomyliliśmy się i nie obdarzyliśmy zaufaniem niewłaściwej osoby. Zaufanie jest bardzo ważne w biznesie. Wspólnicy powinni wierzyć, że mogą razem kraść przysłowiowe konie i że w przypadku nieszczęścia nie zostawią rannego towarzysza broni na polu bitwy. Wzajemne zaufanie stanowi warunek konieczny skutecznego podziału pracy. Wspólnicy powinni pokroić się na rozłączne obszary i nie wchodzić sobie w drogę. Nie oznacza to oczywiście, że w momencie spiętrzenia prac mają się nie wspierać. Niedopuszczalne jest jednak jawne lub niejawne zakradanie się do czyjegoś ogródka i deptanie jego upraw albo sadzenie tam swoich kwiatków. To ważne, jeśli masz zastrzeżenia do sposobu realizacji zadania, które zostało przydzielone innej osobie, to porozmawiaj z nią w cztery oczy, a nie knuj za jej plecami, buntując podwładnych. Natura zna niestety takie przypadki. Również w domu zaufanie jest kluczową sprawą, a może nawet najważniejszą, fundamentem, na którym wszystko się opiera. Zauważ, że punktem wyjścia każdego łzawego scenariusza filmowego jest brak zaufania. Stąd biorą się nieporozumienia i dramaty. Dlatego jestem niezwykle wdzięczny losowi, a właściwie swojej intuicji i przezorności, że wiele lat temu poprosiłem o rękę panią testekową i że ona mi tę rękę ofiarowała. W wielu sprawach się różnimy, ale jedno pozostaje niezmienne. Ufamy sobie i nigdy się na sobie nie zawiedliśmy. Tobie, drogi czytelniku, też życzę takiego szczęścia, bo to jest lepsze od miliona zarobionego w piętnaście sekund.